Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Tak lubię zaczynać, nie tylko w przestrzeniach ściśle kościelnych czy takich poświęconych, dlatego żeby przypominać o tym, bo nam próbują wywalić Chrystusa z przestrzeni publicznej, wywalić krzyże, a w zasadzie tutaj mamy rozwiązanie wszystkich problemów. I tych indywidualnych, osobistych, i rodzinnych, i ogólnospołecznych. Gdybyśmy zechcieli Go posłuchać, Jego przykazań, po prostu byśmy mieli wszystkie problemy rozwiązane. Na różne tematy możemy sobie pogadać, natomiast jest jeden temat, który nas łączy wszystkich i wszyscy bez wyjątku chcemy być szczęśliwi. Dlatego wybrałem taki tytuł, Którędy do szczęścia. Jak już wiecie, jeszcze bardzo młodzi jesteście, ale wiecie, że nie wszyscy dorośli są szczęśliwi, mówię bardzo delikatnie. Wy chcecie być i myślicie, że będziecie, bardzo dobrze, ale samo chcenie nie wystarcza. Samo chcenie być szczęśliwi, wszyscy chcą być szczęśliwi. Samo chcenie nie wystarcza. Wobec tego zastanówmy się troszeczkę, co leży na tej drodze na szczęście, albo raczej, gdzie to szczęście leży. Świat tu bardzo błądzi. Jednak jest taki nastrój ciepło, letni, więc jeszcze jeden kawał pozwólcie, no tam czasem jednak można. Z dzieciństwa sobie taki kawał przypominam, jak to pijak wieczorem w kręgu światła latarni chodzi z nosem przy ziemi i czegoś szuka. Jakiś przechodzień zaintrygowany mówi, panie, czego pan tak zawzięcie szukasz? Kluczy, bo zgubiłem. No ale gdzie pan zgubiłeś te klucze? No tam, po drugiej stronie ulicy. To dlaczego pan szuka tutaj? No bo to jest jaśniej. Kochani, świat szuka szczęścia tam, gdzie jest jaśniej, łatwiej, przyjemniej, weselej. Tam go nie ma. Na wielkich rodach już dzisiaj święty Jan Paweł II mówi, na szczyty wchodzi się idąc pod górę. Do źródła płynie się pod prąd. Musicie od siebie wymagać. Wymagajcie od siebie, nawet gdyby inni wymagali. Byłem wtedy w Częstochowie, kiedy to powiedział po apelu jasnogórskim. Młodzież, może w waszym wieku, może trochę starsza, różnie, kilkaset tysięcy młodzieży zaczęło tak klaskać, że klaskanie przeszło w taki łomot, że się czuło uderzenia fal powietrza w uszy. Taki był łomot od tego klaskania. I potem papież podnosił rękę, chciał uciszyć, a młodzież klaskała. Zaczynał mówić do mikrofonu, a młodzież klaskała, klaskała i nie chciała skończyć. Bo to siedzi w sercu każdego, nie tylko młodego człowieka, że my nie chcemy byle jakiego szczęścia. My chcemy się potrudzić. My chcemy najwyższych lotów, a nie tego, co nam świat proponuje. Dobra, do rzeczy. No, nie wiem, w którą stronę mam to skierować, żeby to zadziałało. Nie wiem, gdzie ta maszyna... Zadziałało, proszę. Otóż człowiek z opóźnieniem. Człowiek jest jedyną istotą, która jest stworzona dla niego samego. Pan Bóg stworzył człowieka po to, żeby był szczęśliwy. I im bardziej będziemy sobą, tym będziemy szczęśliwsi. Czyli wbrew temu, co mówi świat, czystość, czyli najwyższy stan bycia tym, kim jesteśmy, daje pełnię szczęścia. Szczytem szczęścia człowieczego jest bycie czysto człowiekiem. Przy czym człowieki są na dwa sposoby czyste, tak? Jedne człowieki, te brzydsze, to są mężczyźni, te ładniejsze to są kobiety. Mówił o tym Jan Paweł II przez pierwsze lata pontyfikatu na środowych audiencjach. Mężczyznom i niewiastom stworzył ich. Świat nam tak miesza w głowach, że próbuje wmówić człowiekowi, że on może sam siebie wykreować. Nie dajcie się na to nabrać. Jeśli jestem mężczyzną, mam w każdej komórce ciała zapisane chromosomy XY, XY, XY. Jeżeli chcę być szczęśliwy, to muszę być sobą. Czyli nie tylko sobą mężczyzną, ale muszę przejąć rolę przynależne mężczyźnie, czyli ojcowanie, szeroko pojęte. Każda z was dziewczyn ma wpisane XX, XX, XX. Jeżeli zamarzysz o karierze, żeby sprzecznej z macierzyństwem, będziesz nieszczęśliwa. Ile dzisiaj dziewczyn marzy o karierze bizneswoman w przemyśle zbrojeniowym? Bez sensu. Dzisiaj nam się mówi, że mogę się zmienić, tak? Popcinam sobie narządy, dorobię protezy, zmienię metrykę i będę kobietą. Nie będziesz. Będziesz przebranym za kobietę, mężczyzną. Głęboko nieszczęśliwy. Możesz przed sobą udawać, że jesteś szczęśliwy. Jesteś głęboko nieszczęśliwy, bo nie jesteś sobą. Czy ja lepiej wiem od kogoś innego, czy on jest szczęśliwy, czy nie? Czasem nie tak.
Wyobraźmy sobie ptaszka w klatce. Siedzi ptaszek w klatce. Ten ptaszek się urodził w klatce. Ten ptaszek ma klateczkę ze złota i nasionka importowane. On siebie uważa za najszczęśliwszego ptaszka na świecie. A my patrząc z boku wiemy, on jest nieszczęśliwy, bo on jest stworzony do czegoś innego niż siedzenie w klatce. Jeżeli zostałeś stworzony jako mężczyzna, to masz się zbawić jako mężczyzna. Masz się uszczęśliwić jako mężczyzna, czyli ojciec, czyli opiekun, czyli ochraniarz. Dzisiaj to już jak mąż z żoną idą ulicą i pies wyskoczy, to mąż się chowa za żonę, bo podobno kobiet nie gryzą, tak? Ale wierzcie mi, mężczyzna w takiej roli nie czuje się dobrze. Nie do tego jest stworzony. On jest urodzonym ochraniarzem. Nawet ten mężczyzna w raju, pamiętacie? Pamiętacie, tak? Nie z autopsji, tylko z czytania. Jak to było? Pan Bóg przychadzał się z Adamem i jemu tłumaczył zasady, co wolno, czego nie wolno. Ewy jeszcze nie było, proszę sprawdzić. Ewy jeszcze nie było. Czyli zlecił mężczyźnie odpowiedzialność. Baba zerwała, oczywiście szatan ją zwiódł, wiadomo, kobiety łatwo zabajerować. Zabajerował, zwiódł, zerwała, zżarła, naciągnęła się na to Adama. Okej. To jest, to kobiety potrafią. I w dobrą i w złą stronę pociągać mężczyzn. I przychodzi Pan Bóg, który wiedział, kto narozrabiał, tak? Przecież Pan Bóg wiedział, kto zerwał. I mówi, Adamie, gdzie jesteś? Notabene Adam był w krzakach. No niestety, Adam był w krzakach. Do dziś no, z tych krzaków niektórzy nie wychynęli, tak? I jak tylko wychynął z krzaków, co mówi? Panie Boże, ona, niewiasta, którą postawili przy mnie, zwala winę na kobiety. To umiemy genialnie. Mężczyzna ma tak skonstruowany mózg, że potrafi wykonać wiele kroków myślowych i w każdej sytuacji się wyklamkuje. Nie ma takiej podłości, do której mężczyzna by nie potrafił dorobić świętej ideologii. Zresztą jest to podstawowa bariera w rozwoju mężczyzn. Że się wyklamkuje, się usprawiedliwi, wszyscy dookoła są winni i głupi, tylko ja jeden jestem biedny i pokrzywdzony. To po co mam się zmieniać? To po co mam się rozwijać? To dotyczy tak samo mężów, jak kapłanów. Dlatego ja czasem podpowiadam, nie pytaj siebie, czy dobrze traktujesz żonę. Bo zawsze dojdziesz do tego, że za dobrze. Naprawdę miałem w poradni takie teksty, że proszę pana, biję żonę, wie pan, ale muszę. Ja robię to dla jej dobra. I on wierzy w to, co mówi. Proszę pana, zdradziłem żonę, wie pan, ale ona mnie do tego zmusiła. Sam się dziwię, że tak późno. Prawda? Nie ma takiej podłości, do której facet nie może dorobić świętej ideologii. I warto, drodzy panowie, warto się tego bać. Dlatego warto sobie czasem zadawać takie pytania, a właśnie, a czy byłbym dumny z syna, który by tak postąpił, czy chciałbym, żeby moją córkę tak potraktował, jak ja potraktowałem tą kobietę i tak dalej, i tak dalej. Nagle się okazuje, że zęby bym powybijał. Tak więc mężczyzna jest stworzony do odpowiedzialności i czuje się dobrze i rośnie tylko wtedy, kiedy bierze na siebie odpowiedzialność. Widzicie, jeśli 50-60-letni chłopcy niedojrzali, oni się bardzo dobrze bawią, oni wydaje się, że są bardzo zadowoleni z siebie, oni są głęboko nieszczęśliwi. To nie jest przypadek, że potem samobójstwo popełniają. No bo ile się można w życiu bawić? Żyjemy nie po to, żeby się zabawić, jak mówi świat, tylko żeby się zbawić. Drobna, acz istotna różnica. I teraz mamy dwa elementy szczęścia. Jedna to jest wolność wewnętrzna, a drugie to są relacje, to jest miłość. I nikt nie zdobędzie wolności wewnętrznej bez trudu, bez pracy, bez wysiłku. Kiedyś było modne słowo i nie tylko słowo. Działanie, samowychowanie. Dzisiaj jest wyrzucone ze słownika. Nikt z was, ani dziewczyna, ani chłopak, nie będzie szczęśliwa, jeżeli nie podejmie świadomego trudu samowychowania, wychowania samego siebie. W jaki sposób siebie wychowywać? To podpowiada Karol Wojtyła. Osoba i czyn. Książka trudna, ale myśl główna prosta. Każdy dobry czyn czyni ciebie lepszym. Jeżeli jesteś leniwy, nastaw budzik pół godziny wcześniej, po tysiącach wstań, przestaniesz być leniwy. Na przykład, tak? Jeżeli jesteś skąpy, każdemu żebrakowi daj 10 zł napotkanemu, najpierw cię będzie żołądek bolał, potem będziesz miał migotanie przedsionków, a potem się wyleczysz. Nie ma innej drogi na zmianę człowieka dobrymi chęciami, jak wiadomo jest piekło wybrukowane, jak podejmowanie mądrych czynów, które nas zmienią, tak? Czy każdy może się zmienić? Ktoś powie, no ale ja miałem do szkoły pod górkę. Rodzice się kłócili, tata odszedł od mamy, ojca w ogóle nie znałem. W domu dziecka się wychowa. Różne są przecież kariery. Słuchajcie, opowiem wam. Co prawda nie planowałem, ale dobrze wam z oczu patrzę, opowiem wam.
żebyście nie mieli pokusy narzekania na swoje warunki wzrostu. Otóż chłopak, który od urodzenia został oddany do domu małego dziecka, matka go nawet nie przytuliła, potem do domu dziecka, to był jeden z dwóch mężczyzn, których poznałem w życiu. A żyję już parę lat i poznałem mnóstwo ludzi, żyję wśród ludzi, który nie miał żadnej, ale to żadnej więzi emocjonalnej z matką. Ta kobieta, która go obchodziła, która go urodziła, go nie obchodziła. On ją widział raz częścią, raz pijaną. Ona nie potrafiła nawet powiedzieć, kto jest jego ojcem. Paru kandydatów było do tego zaszczytnego tytułu. Ta kobieta go nie obchodziła. Wyrósł całkowicie wyrwany z rodziny. Dom dziecka nazywał więzieniem. Rzeczywiście otoczony murem. To były dawne czasy socjalistyczne. Socjalistyczny dom dziecka, gdzie o Bogu się dowiedział tylko tyle, że to są jedne wielkie głupoty. Stek bzdur. Do ósmej klasy szkoły podstawowej, wówczas to była ośmioklasowa szkoła, był w tym domu dziecka zamknięty. W tej swojej niedoli uciekł w uczenie się. Uczył się. Dzięki temu poszedł do liceum. Już poza zakładem, poza więzieniem. No i w tym liceum pytają go we wrześniu, czy on będzie chodził na katechezę. Kate co? Nie znał słowa. 15-letni chłopak nie znał słowa katecheza. Jak się dowiedział, to oczywiście, że pochodzi. Powygłupiać się, pozgrywać te garbate aniołki, te kolorowe matki boskie? Oczywiście, że tak. No i tak jak zaczął chodzić, tak zaczął się zgrywać i prowokować. Trafił na młodego, ale bardzo konkretnego kapłana, który nie reagował na prowokacje, tylko stawiał mu pytania. Pytania i go zostawiał z tymi pytaniami. Chłopak zaczął myśleć. Dobrze podprowadzona sekwencja pytań. Chłopak w ciągu 4 lat, bo wówczas tyle trwało liceum, zdążył się ochrzcić, przyjąć pierwszą komunię, bierzmowanie. Nawrócony do bólu. Nie wiem, ile razy przez te 4 lata zdążył przeczytać Pismo Święte, ale go potem spotkałem, znał na wyrywki wszystko. Stary, nowy, księgi kapłańskie, liczb, te, których się tak nam nie chce czytać. Wszystko. Na każdy temat miał gotowe cytaty. I jak go spotkałem, po zdaniu matury wyszedł z domu dziecka i postanowił założyć rodzinę, tylko że on nie wiedział, co to jest rodzina. I ten kapłan posłał go na studium rodziny. To było takie studium o rodzinie. Takie 2-letnie studium przy Wydziale Teologicznym, przy papieskim wówczas Wydziale Teologicznym w Poznaniu. Dzisiaj to jest studium podyplomowe. No, po maturze 2 lata rozmów, takich wykładów, ćwiczeń o rodzinie. Trochę psychologii, trochę socjologii, trochę Pisma Świętego, wszystkiego po troszku. On na tych zajęciach chodził bardzo pilnie, notował, gruby notes i wszystko notował. Pod pachą Pismo Święte i na każdą okazję znajdował natychmiast cytaty. No i miałem rozmowy, wiele godzin rozmów. Wyobraźcie sobie taką rozmowę, spróbujcie sobie wyobrazić. Patrzy tobie prosto w oczy taki chłopak, długopis przygotowany do pisania, wiadomo, że napisał każde słowo i mówi taki tekst. Dobra, jestem ojcem rodziny. Wracam po pracy do domu. Przekraczam próg domu. Co dalej? On nigdy tego nie widział. On nigdy nie widział ojca, który przekroczył próg domu. On nie wie, czy ma bić żonę, czy krzyczeć na dzieci, czy ma iść do kuchni na obiad. On nie wie. On zapisuje, co dalej ma robić. Nawrócił się do bólu. Jak poszedł na spotkanie, które prowadziłem dla narzeczonych, to mówi: Jacek, ty miałeś ręce w czasie modlitwy tak złożone, a nie tak. Mówię, no to już dobrze. To już dobrze. A w ogóle się kiwałeś w czasie modlitwy. Skończył studia, wyjechał. Nawet się dziwiłem, że straciliśmy kontakt. O, potem się dowiedziałem. Nie chciał wisieć na mnie. Chciał samodzielnie zaistnieć w życiu. Zerwał kontakt i na swoje konto już postanowił żyć. 15 lat później spotykamy się w Poznaniu na ulicy. Mieszkał daleko, poza Poznaniem wyjechał. Gęba od ucha do ucha. Przypomina się. Oczywiście takich osób się nie zapomina. Zresztą niewiele się zmienił. I mówi: jestem szczęśliwym człowiekiem. Jestem szczęśliwym ojcem, szczęśliwym mężem, mężem i ojcem. Żona jest w domu, tak się umówiliśmy, pracuje w domu, nie bawi się w domu z dziećmi, tylko pracuje w domu z dziećmi, wychowuje dzieci, bo tak się umówiliśmy, że dzieci muszą mieć matkę. Ja pracuję zawodowo, zarabiam na rodzinę, jestem jedynym żywicielem rodziny. Żona szczęśliwa, dzieciaki dobrze się rozwijają, szczęśliwe, ja szczęśliwy. Można? Można. Tylko 2 rzeczy. Rygorystyczny trud pracy nad sobą samym, wytyczony kierunek i praca i głębokie nawrócenie. Praca i łaska. I nie ma granic, których nie możemy przeskoczyć. Dlatego to mówię, bo być może
ktoś, kto ma jakieś tam z dzieciństwa przykre doświadczenia, traumy, jak tu dzisiaj się mądrze mówi, trafi do terapeuty czy do psychologa, powie, no nie, w twoim wypadku to już tak musi być. Nic nie musi. Nic nie musi. Owszem, bardzo ważne są doświadczenia z dzieciństwa, zwłaszcza te złe, te dobre też. Dlatego tego drugiego nie widzimy. One są ważne, trzeba je przepracować, ale one są do przepracowania. Nie uwierzcie nigdy, że ktoś jest skazany na jakiś los, który jest dla niego już przeznaczeniem, jest zapisany w gwiazdach. I nie myślcie, że tak dorośli ludzie nie wierzą w to, że los jest w gwiazdach zapisany. Nie wierzą w to, że mogą wpłynąć na swój los. Wiecie, ile w Polsce jest zarejestrowanych wróżek i wróżów? Ponad 100 tysięcy. I nie są bezrobotni, mają klientów. Czyli w katolickim kraju ludzie wierzą, no bo tak wygodniej, po co się męczyć i wysilać, jak pójdę do wróżki i mi powie, co mnie czeka. A jak on chce usłyszeć od wróżki, żeby się rozwiódł, to wróżka jest na tyle inteligentna, że się w tym połapie i mu to doradzi. Że w twoim wypadku to zapłaci każdą cenę. No to nie moja wina. To było zapisane w gwiazdach, wróżka mi kazała, tak? Znaczy, jak łatwo można sobie bez wysiłku zniszczyć życie, bo tak naprawdę zniszczyć życie. Ale jesteśmy na samym początku początków. No tak, wypadało się przedstawić, imię, nazwisko padło. Jestem szczęśliwym człowiekiem, szczęśliwym mężem i szczęśliwym ojcem w tej kolejności. I słuchajcie, to wcale nie jest takie banalne. Znaczy, to jest cudowne, że jestem szczęśliwy, natomiast dzisiaj nie wolno się tak przedstawiać. Rozmawiam z młodą dziennikarką, z pisma naprawdę katolickiego, nie podającego się za katolickie, tylko naprawdę katolickiego. Jakiś tam wywiad o rodzinie robi i mówi, jak pana przedstawić. Najchętniej by tam tytuły naukowe pisali, bo to tak ładnie wtedy wygląda. Niech pani napisze, że jestem szczęśliwym człowiekiem, szczęśliwym mężem, szczęśliwym ojcem. Ona notuje szczęśliwy człowiek, mąż, ojciec. Proszę pani, ale redaktorzy nie lubią takich podpisów. Ale co pan mówi, jesteś pismem katolickim. Po trzech dniach Bidula zadzwoniła. Ja bardzo pana przepraszam, ale redaktor naczelny nie zgodził się na taki podpis. Tak, my uwierzyliśmy, że nam katolikom nie wolno być szczęśliwymi. My jesteśmy z ciemnogrodu, jak ja żony nie zdradzam, to nie mogę być szczęśliwy. No takim językiem mówi świat. A my niestety chowamy się pod murami. I to jest to, czego nam robić nie wolno. Więc gdziekolwiek będziecie, nie musicie wszystkich nawracać. Ale nie wstydźcie się tego, że jesteście wierzący i mówcie, że jesteście szczęśliwi. I mówcie, że jeszcze, pokazujcie, że jesteście szczęśliwi. Ty, to by nic nie... Ach, ty jesteś katolikiem, o biedaku, to by nic nie wolno. Czego mi nie wolno? Zabijać? Cudzołożyć? Kraść? Czego mi nie wolno, co mi szczęście przyniosło? Nie mam najmniejszego zakazu, który by ograniczał szczęście człowieka w przykazaniach. Więc podnieśmy głowy i pytajmy, czego mi nie wolno? Tak, szczęście nie jest wynikiem szczęścia. Szczęście nie jest wynikiem trafu. Szczęście jest wynikiem naszych wyborów. Pierwsze, co musimy mieć, to musimy mieć wizję szczęścia. Musimy wiedzieć, po której stronie ulicy szczęście leży. Dzisiaj ludzie mają chore wizje szczęścia. Dzisiaj mamy mężczyzn masowo. Masowo mężczyzn, którzy uwierzyli, że szczęście jest w zabawie. To będzie Piotrusiem Panem, takim chłopczykiem niedojrzałym, fruwającym z kwiatka na kwiatek. Będzie takim lalusiem wypacykowanym. Nawet chodzą, uczą się, jak ładnie chodzić, żeby jak panienka wyglądać. Och, ach. Będzie, nie wiem, tam playboyem. Chwileczkę. Facet 50 lat, on takim playboyem jest. Kim jesteś? Play? Grać, bawić się, boy, chłopiec. Bawiącym się chłopcem? No to wstydź się. To wstydź się. Czas najwyższy stać się mężczyzną. To nie są wizje, które by dały człowiekowi szczęście. Tak więc pierwsza sprawa, żeśmy mieli wizję. Na szczęście akurat przy Panu Bogu, przy Kościele te wizje mamy bardzo precyzyjnie nakreślone i one są cudowne, na przykład dla mężczyzn. Mam nadzieję, że kapłani wiedzą, a chłopacy może nie, bo zambony nie słyszałem. Fratutati Familiaris Consortio, 1981 rok, listopad. Jan Paweł II precyzyjnie pokazuje wizję mężczyzny, męża, ojca w rodzinie. Bardzo to można poszerzyć również na kapłanów, na wszystkich mężczyzn na świecie. Precyzyjnie. Tylko my ich nie znamy. Mamy wizje zabawowe, wizje rozrywkowe, wizje jakieś. Telewizje mamy.
Więc przede wszystkim trzeba mieć piękną wizję, z której najpierw z wizji mamy być dumni, a potem dopiero do niej dążyć. Powiedzieliśmy już, że jest konieczny trud samowychowania i że jest potrzebna łaska, bo nikt z nas własnymi siłami nie przerobi drogi do własnego szczęścia. Mamy łaskę i należy, łaski sakramentalne, należy z nich korzystać. Osoba, każda osoba zawsze jest poddana duchowi. Albo duchowi świętemu i wtedy zmierza do święta, do szczęścia własnego, albo duchowi złemu. Natura nie cierpi pustki. Człowiek zawsze jest poddany duchowi. Dzisiaj wielu ludzi jest świadomie lub nieświadomie poddanych duchowi złemu. Nawet go nie nazywają złym. Ale duch zły ma w rękach media. Duch zły kieruje różnymi łajdactwami w sieci i pociąga do tego ludzi. I problemem naszym jest to, że my wierzymy, że to łajdactwo jest fajne. Że my, no my jesteśmy wierzący, to będziemy już porządni, ale ci niewierzący to mają fajno. Całe życie się łajdaczył na wszystkie najnowocześniejsze sposoby. Wszystko, wszystkiego użył, co świat wymyślił, wszystkich łajdactw. Zabawiał się całe życie. 5 minut przed śmiercią się nawrócił. I co, on też pójdzie do nieba? O, to ja się tak nie bawię. To ja się całe życie męczę? No właśnie, my się męczymy z naszą porządnością. I to jest nasz problem. Że my jesteśmy porządni. Jestem wiernym mężem, tak, będę wierny, tylko że jestem Polak, katolik, uczciwy, prawowity, ale ci nie wierząc. Nic. Nie mamy czego zazdrościć. A problem jest stary jak świat. Syn marnotrawny poszedł dalekie strony, roztrwonił majątek żyjąc rozrzutnie, kropka, ani słowa na co wydał. Roztrwonił majątek żyjąc rozrzutnie. Wraca, ojciec go przyjmuje, bratnie wkurzony ekstremalnie nie chce wrócić do domu. I mówi dlaczego. Bo ten twój syn z nierządnicami. On miał lety, on miał nierządnice. Te nierządnice były w jego głowie. On był porządny, on nie poszedł do nierządnic, ale marzył o tym. I zazdrościł bratu. Czy te nierządnice były, czy nie, to już nie ma znaczenia. W jego głowie były. Dzisiaj w naszych głowach siedzą łajdactwa, które nam świat wmawia, że są fajne. Drugi mąż, jaki wspaniały, dobrze tego dziada zostawiła pierwszego. W każdym filmie. Druga żona, jaka cudowna, należała mu się lepsza. A badania pokazują, że drugie małżeństwa rozwodzą się znacznie częściej niż pierwsze. A trzecie to już w ogóle się sypią. Drodzy panowie, druga żona ma wszystkie wady pierwszej i dodatkowo jeszcze swoje. Nie liczcie na to, że w kolejnym małżeństwie będzie się lepiej. Nie! Dlatego jest źle, że my nie umiemy się ze sobą uładzić. Najbardziej sami z sobą, że my się nie nadajemy, nie dorośliśmy. Jeżeli zdezertujemy z pierwszego małżeństwa, pójdziemy do drugiego, to nic się nie zmieni. Bo to w nas jest ograniczenie. Zawsze egoista polega w tym drugim, oczywiście. Tak więc, kochani, trzeba naprawdę świadomie poddać się dobremu duchowi. I tam znajdziemy wszystkie recepty na szczęście. I kochani, świat was oszukuje. Dlaczego? No przecież wiecie dlaczego. Jeżeli w świecie ludzi dorosłych nie wiadomo o co chodzi, to chodzi o pieniądze i związane z nimi ideologie. Zawsze to ze sobą powiązane. Pieniądze napędzają ideologię, ideologie napędzają pieniądze. Wobec tego chcą na was zarobić. Chcą na was zrobić biznes. Jaki klient najlepszy? Stały klient. Stały klient, czyli nałogowiec. Więc ja to robię wszystko, żebyście byli nałogowcami najlepiej we wszystkich dziedzinach. A więc legalność marihuany. To nieważne, że to jest tam lekkie. Jak zacznie od lekkiego, to będzie musiał sięgać po silniejsze. Edukacja seksualna od przedszkoli. Jak ja powiedział wam, jakie są programy Unii Europejskiej, nie będę nawet mówił. To jest draństwo najwyższej wody. Gdzie 4-latkom trzeba uczyć samogwałtu? W ramach, pod pretekstem poznawania własnego ciała? Dzisiaj są takie programy. A już jesteście starzy. 12-latki już mają wszystko umieć. Oczywiście korzystając z antykoncepcji. Szkolenia. No to co, nie puszczę dzieci. Uważaj. Niemcy mieli tak ordynarne szkolenie 12-13-latków, że część rodziców, nawet w tym zdemoralizowanym kraju, się zbuntowała i nie puszczała dzieci na następne lekcje. Na co dostali grzywny, bo szkoła w Niemczech jest obowiązkowa. A kilka małżeństw
pryncypialnie, powołując się na konwencję międzynarodową, że mają prawa do ochrony dziecka przed demoralizacją, pryncypialnie nie zapłaciło grzywien. I co? Wylądowali w więzieniach. To nie są, 2 lata temu w Niemczech, w środku Europy. To nie są żarty. Tu chodzi o tak wielkie pieniądze, że nikt nam tu nie będzie mieszał. I mamy już w Polsce przedszkola genderowskie i mamy już w Polsce najporządniejsze uczelnie za judaszowe srebrniki kupiły programy genderowskie, żeby pieniądze dostać z Unii. I niestety Uniwersytet Poznański, i niestety Katolicki Uniwersytet Lubelski, niestety tak. O, to może można tłumaczyć, że my tak chcemy studiować, żeby to obnażyć. Bzdura. Złakomiliście się na judaszowe srebrniki. Nie wolno. I tych drańsk, które świat nam dzisiaj oferuje, pod hasłami tolerancji jest mnóstwo. To nie jest tolerancja, to jest terror jakichś fanatycznych mniejszości nad normalną większością. To jest terror. Nie wierzycie? To wam podam jeden przykład. Tylko chodzi o liczby. 2 lata temu, może troszkę więcej, uchwała Parlamentu Europejskiego potępiającego Holokaust, Oświęcim, zagładę Żydów. I wymieniono tam 4 nacje, 4 grupy. Żydów, Romów, Cyganów, homoseksualistów i Polaków. W tej kolejności. Żydzi, Romowie, homoseksualiści i Polacy. Żydów zginęło 1 200 000. Romów 700 kilkadziesiąt tysięcy. Przemilczcie homoseksualistów. Polaków 70 parę tysięcy. Ilu zginęło homoseksualistów? 5, 10, 1. Z szacunkiem dla każdego, który tam stracił życie. Ale widzicie, jakie jest przełożenie tego lobby? 51 homoseksualistów to jest większa strata dla świata niż 70 parę tysięcy Polaków. Takie panują standardy w dzisiejszym świecie. I wy w tym świecie żyjecie i wy w tym świecie będziecie wychowywać dzieci, jeżeli czegoś konkretnego nie zrobimy, żeby to zmienić. Nie ma tu żadnej litości. Będziemy demoralizować wszystkich, bo potrzebujemy stałych klientów tych przemysłów. Oszukuje się nas przede wszystkim fałszując pojęcia. Szczęściem nazywa się suma przyjemności. Nie dajcie się na to nabrać. Co prawda w szkołach się nie uczycie. W szkołach nie uczycie się tego, że praw psychicznych. Grawitacji się uczyliście, myślę, że wszyscy. A jak ktoś opuścił lekcję o grawitacji, to i tak nie wyjdzie z balkonu z 4. piętra na spacer, bo wiadomo, że zleci. Ale praw psychicznych się nie uczyliście, tylko że te prawa działają. Co mówi prawo znużenia? Prawo znużenia mówi te same bodźce, którymi atakujemy nasze ciało, dają coraz słabszą reakcję. Czyli przyjemności się nie sumują w szczęście, tylko przyjemności się przejadają. Zaczniesz oglądać lekko rozebrane panie, znajdziesz przyjemność, a za chwilę te panie nie będą na tobie robiły wrażenia. I wchodzisz na ścieżkę ruiny życia przez pornografię i potem przez samogwałt. Bardzo wielu ludzi tak się pogubiło. Nie, to jakaś brudna pornografia, nie, to dla zwrodnialców. Piękne, artystyczne zdjęcia lekko rozebranych pań. Wystarczy. Rzesze chłopaków się tym pogubiło, rzesze dziewczyn się pogubiło, oszukanych na najróżniejsze sposoby. Nie znamy prawa znużenia, nie wiemy. I miłość przedstawia się jako działanie seksualne. I proszę mi wierzyć, 30 kilka lat pracuję w poradni dla małżeństw. Jeszcze innego określenia nie usłyszałem na współżycie małżeńskie jak kochanie się. No my już nie kochamy się od 5 roku, bo tam się coś... Czyli co, jak przeczytacie w gazecie, że oto gwałciciel kochał się z ofiarą w krzakach, a potem ją zamordował, to się nie zdziwcie, bo takim językiem mówi świat. Aktywność seksualna może być związana z miłością tylko w małżeństwie i tylko jeszcze w określonych okolicznościach. To nie wystarczy, że jesteśmy w małżeństwie. To jeszcze trzeba pewne warunki spełnić. Żeby to było dobre, czyli dla nas pożyteczne. Czyli będzie to budowało osobę, męża i żony, i budowało ich więź. Działanie seksualne poza małżeństwem zawsze jest złe, bo zawsze niszczy osobę. I młodzi się może zdziwią, i niszczy więź. Nie przejęzyczyłem się. Ta pozorna fascynacja chwilowa jest tylko chwilowa. Przedwczesne uruchomienie działań seksualnych niszczy osoby i niszczy więź. Zresztą potwierdzają to najróżniejsze badania. Osoby, które w czystości dochodzą do ślubu, po prostu się ani nie zdradzają, ani nie rozwodzą. Przez 35 prawie lat nie spotkałem jeszcze przypadku, żeby para doszła w czystości do ślubu, w wybranej czystości.
I potem się zdradzali, albo potem się rozeszli. Różne trudności mieli, tak. Przecież my to mamy obiecane. My to mamy obiecane. Znamy przypowieść o domu na skalę, tak? Uderzą wichry, uderzą nawałnice. Ale dom się ostoi, bo na skalę jest zbudowany. Jeżeli oprzemy się na Bogu i Jego zasadach, nasze domy nawet w tym zwariowanym świecie się ostoją, bo na skalę są zbudowane. Gdzieś tam czytamy otwartym tekstem, skałą jest Chrystus. I tu macie wskazówki, a nie w świecie, który was tak bardzo, bardzo kusi. Wolność. Wolność to jest taki stan, w którym ja mogę zrobić to, co uważam za dobre, bez względu na pokusy, bez względu na pobudzenie ciała, bez względu na łapówki, czy bez względu na groźby. Nawet symbolicznie mówiąc, z pistoletem przyłożonym do głowy, prawdziwie wolny człowiek nie odwoła się od swoich wartości, zginie. Ale nie odwoła. I tej wolności nie da się nikomu odebrać. To jest ten kawałek szczęścia, na którym zapracować musi tutaj każdy na osobności i którego nie da się człowiekowi wydrzeć. Że jestem tak wolny, że nie ulegam pokusom. Pokusy mam, ale nie ulegam pokusom i robię tylko to, co robię, uważam za za dobre. Czyli zauważcie, człowiek doskonale wolny zawsze wybiera dobro, odrzuca zło. Jeżeli ma dobrą hierarchię wartości, Bożą hierarchię wartości, to jednocześnie jest to człowiek po prostu święty. Czyli to jest najwyższym szczęściem w wymiarze indywidualnym? Świętość. A świat mówi coś zupełnie innego. Grzeczne dziewczynki idą do nieba, a niegrzeczne mają raj na ziemi. Bardzo ładnie brzmi. Tylko jakieś one mają raj, te nastolatki, które poszły w tam zabaw seksualnych. One mają piekło na ziemi jeszcze przed osiągnięciem pełnoletności. To jest dramat. To jest dramat, jak może dziewczyna zostać, to są chłopak też, zniszczona, zanim jeszcze stanie się w miarę mniej więcej dorosły. Raj na ziemi. Pięknie brzmi. Oczywiście, jak nie wiadomo, o co chodzi, to wiadomo, o co chodzi. I wreszcie celem życia ma być zbawienie, a nie zabawianie się. I trzeba w to uwierzyć i trzeba do tego zatęsknić. Dopóki my w to wierzymy, a nie tęsknimy do tego, dopóty jeszcze jesteśmy słabi. Dopiero jak prawdziwie zachcemy być świętymi, znaczy jak to brzmi, dopiero wtedy możemy być szczęśliwi. Chciałbym uświadomić jedną rzecz, że w człowieku jest, przejawia się na różnych poziomach człowiek, ale że to wszystko jest ze sobą powiązane. A więc mamy gdzieś tam głęboko tęsknoty, ukryte z tyłu głowy, nie do końca zdajemy się z nich sprawy, siedzą w nas, potem mamy świadome myślenie, potem mamy mówienie i potem mamy czyny. I to jest ze sobą wszystko powiązane. Drogie dziewczyny, jeżeli spotykasz chłopaka, który mówi ordynarnym językiem o seksualności, to może być pewna, że on nie jest zdolny do normalnych działań seksualnych. Bo on ma wypaczone, on jako osoba jest wykoślawiony. Ktoś powie, a co to ma do rzeczy? Ma, właśnie dlatego, że jesteśmy całością. A jak wyporządkować swój tył głowy? Bo właśnie wojna idzie o to, bój wasz w życiu idzie o to, żebyście z tyłu głowy marzyli o czystości. I wtedy jest okej. Wtedy was żadne pokusy nie zwiodą. Ale jak co zrobić, skoro ta nieczystość jest taka atrakcyjna? No trzeba żmudnie od dołu to porządkować. Porządkować swoje czyny, porządkować swój język, pięknie mówić, porządkować tam, gdzie to jest możliwe myślenie, a ze złych terenów uciekać. I to się dopiero wszystko razem uporządkuje. Marzenie o czystości, skąd je wziąć w tym świecie? Słuchajcie, jeżdżę co roku od wielu lat na rekolekcje Miłujcie się. Kiedyś to były rekolekcje, gdzie uczestniczyło ponad 200 osób, 10-dniowe. W tej chwili już tylu jest chętnych, że zlitowano, bo już odmawiano przez ileś lat, a w końcu zlitowano się i podzielono na 2 turnusy po 160 osób w tej chwili, bo więcej nie mieszczą ośrodki, które są wynajmowane. I jeszcze w tym czasie, kiedy było te 200 ileś osób, 10-dniowe plus jeszcze zabawa w zabawy u Karoliny, w miejscowości Zabawa, u Karoliny Koskówny, która jest patronką Ruchu Czystych Serc, to redakcja Miłujcie się organizuje. I przyjeżdża na takie spotkanie 10-dniowe chłopak. Na pierwszy rzut oka widać go wśród wszystkich, ponieważ jest poubierane te czarne stroje, białe zygzaki, strzały i gwiazdy, cekiny, buty odpowiednio obute. No widać, że to taki bohater z troszkę innej bajki. Ale przychodzi. Przychodzi, siada z tyłu,
patrzy w sufit, ale siedzi na tych zajęciach wszystkich. Zajęcia upakowane od rana do wieczora. I modlitwa, i wykłady, i msza, i wycieczka, i znowu wykłady, i znowu. O 22 się kończy godzinną adoracją i potem całonocna adoracja. Każdy sobie wybiera godzinkę, którą chce, idzie. I rano wstawać, 7 rano modlić, zasiadanie i wykłady. Logistyka porażająca. Ja tak organizowałem parę rzeczy w życiu, głównie w pionie turystycznym. Mówię, że to jest wariacja, że to nikt tego nie przeżyje. Wszyscy przeżywają jakimś dziwnym zbiegiem okoliczności. Pewnie ta adoracja nocna tyle sił dodaje. I teraz ten chłopak w kolejnych dniach przesuwa się do przodu. Już nie patrzy w sufit. Już gdzieś tam zaczyna czynnie uczestniczyć w tym wszystkim. Kończą się rekolekcje, msza kończąca i ksiądz mówi, a teraz jest taki moment, jakby ktoś chciał się czymś podzielić, coś powiedzieć. To jest właśnie taki moment. On odpycha wszystkich, mówi ja. Przyjechałem tu jako osoba niewierząca. Bzdury gadam. Przyjechałem tu jako zdeklarowany satanista. Pytacie dlaczego? Prosta sprawa, biznes. Rodzice mi powiedzieli, że jak tu przyjadę i będę uczestniczył we wszystkich zajęciach, to mi dadzą kasę na dalsze wakacje z kolesiami, które już miałem ustalone. A nie mogłem uszukać, bo tu siedzi moja siostra. Oczywiście cały czas płakała. Zresztą nie tylko ona. I mówi, wyście mnie powalili. Ja wyjeżdżam, stąd taka osoba wierząca. Tak, atmosfera tęsknoty do czystości się udziela. Atmosfera wiary się udziela. Nie jest obojętny, w jakich kręgach się obracamy. Rozjedziecie się stąd. Może będziesz jedyna w swojej wiosce. To zadbaj o to, żeby się znalazła druga, która podobnie myśli. Słuchajcie, nie wiem, czy będziecie sobie poezję czytać, czy będziecie sobie filmy oglądać. Nie wiem. Czy będziecie się modlić. Może też przy okazji. Ale stwórzcie jakieś grona, kręgi dobrze myślących młodych ludzi. Zwłaszcza mówię to do dziewczyn, bo wy jesteście znacznie bardziej podatni na wpływ otoczenia. Jak się poczujesz wariatką w swoim świecie, to nie będziesz chciała być wariatką. Będziesz chciała być tak samo nieporządna jak wszystkie, żeby być normalną. A normalna to znaczy porządna, normalna to znaczy czysta. I to samo dotyczy chłopaków. Chłopacy troszkę mniej są podatni na wpływy, ale i tak szukajcie chłopacy towarzystwa, w którym będziecie mieli oparcie, że myślą podobnie jak wy. Potrzeba tego. Potrzeba, dzięki temu jesteśmy mocniejsi i chce nam się. To, ponieważ wygracie wtedy, kiedy będziecie mieli piękne, czyste marzenia ulokowane z tyłu głowy. Jak oczekiwania są ważne dla życia, to chcę tu prościutki sposób zilustrować. Bo tak, od oczekiwań zależy, czy jesteśmy zadowoleni, czy nie. Spełniają się oczekiwania, jesteśmy zadowoleni życia, nie spełniają się, jesteśmy niezadowoleni. Popatrzmy na tych dwóch panów. Ta pozioma kreska symbolicznie pokazuje, że oni żyją, pan A i pan B, na tym samym poziomie. Takie same domy, żony, samochody, teściowe, szefa w pracy, pensje, wszystko takie samo. Oczywiście to jest niemożliwe, ale jesteśmy inteligentni, możemy wymyślić taką sytuację. Jak myślicie? Czy oni się czują równo szczęśliwi? No, kiwamy głowami, że nie. Dlaczego? Ano właśnie, pan A myślał, że będzie mu się żyło gorzej niż się żyje. Więc pan A jest przeszczęśliwy, jest zadowolony z życia, jest radosny, wesoły, miły. Wszyscy go lubią, on sam siebie lubi. Natomiast pan B myślał, że będzie mu się żyło na wyższym poziomie. A żyje mu się tylko tak. Pan B jest marudny, gderliwy, nikt go nie lubi, on sam też siebie nie lubi. Żyją tak samo. Nie będę jadł tego, bo tutaj jest tłuszczyk na szynce. A tutaj coś tam, w zupie pietruszka, nie lubię pietruszki. W głowach nam się poprzewracało. Miliard ludzi na ziemi nie wie, czy jutro będzie miał garść ryżu dla siebie i rodziny, czy przeżyje jutrzejszy dzień. A my... Ja nie mówię, że mamy zjeść na poziom garści ryżu. Chociaż... Jest taka propozycja, doświadczenie misji dziewczyny, zresztą nie tylko dziewczyny, akurat moje dwie córki są w tym kole misjologicznym. Chłopaków też tam jest, oczywiście trochę mniej niż dziewcząt, tak to przy polskim kościele. Ale co proponują ludziom wychodzącym z kościoła? Kupno woreczka ryżu w zamian za dzienne utrzymanie. Te pieniądze pójdą do krajów misyjnych, tam gdzie potrzeba, tam gdzie ludzie naprawdę nie mają na ten woreczek ryżu. A on sobie przeżyje jeden dzień, jedząc tylko ryż. Wystarczy, nikt z głodu nie umrze.
Może warto takie doświadczenie przejść, żeby zejść na ziemię? Oczekiwania nam spędzają sen z oczu. Muszę mieć to, muszę mieć tamto, muszę mieć owam to. Nic nie musisz. Niewiele nam do przeżycia. Ja nie mówię, że mamy żyć na garście ryżu. Nie. Ale uświadommy sobie, że i tak mamy furę ponad to, co potrzebujemy. I jeżeli od oczekiwań tak wiele zależy, to warto sobie powiedzieć, oczekiwania bywają nierealne. Jeżeli oczekiwania są nierealne, to oczywiście się nie spełnią, tak? Ale jeżeli oczekiwania się nie spełnią, niezależnie czy były realne, czy nie, będziesz niezadowolona, niezadowolony, sfrustrowana. Niespełniające się oczekiwania rodzą stan frustracji. Dziewczyny, wszystkie kobiety na świecie, wy też, oczekują od małżeństwa rzeczy, które się nie mogą spełnić. Czyli albo zmienisz w trakcie małżeństwa oczekiwania, albo będziesz na własne życzenie nieszczęśliwa. W szczególności oczekują, że mężczyzna się będzie domyślał, o co jej chodzi. No nieszczęście ty moje nie będzie. No nie będzie się domyślał. Ale jakby kochał, to by się domyślał. Nieprawda. Może nie wiem, jak kochać, nie będzie się domyślał. Jak kocha i ty mu powiesz łopatologicznie, o co ci chodzi i przepytasz, jak on to zrozumiał, bo to jeszcze jest daleka droga, tak? To i on będzie to robił, co powiedziałaś, to nie, że się domyśla, tylko, że on się tak nauczył i to jest dowód, że kocha. I nic więcej od nas nie wydusicie. Żadnego domyślania. Nie mamy tego, co macie wy za darmo dane w darze. Po co macie ten wysoki poziom empatii, wczuwania się w sprawy drugiego człowieka, życzliwego? No po to, żeby rozumieć dziecko, które jest jeszcze w brzuchu. Sygnały tu. Po to, żeby rozumieć dziecko, które nie gada. Dla mężczyzny ryczy, zrób coś, ryczy. Nie ryczy, tylko płacze i też byś płakał, jakbyś ciebie bolało lewe łóżko. Nie? A to jest lewe łóżko dzisiaj. Jutro będzie kolka, a pojutrze będzie kubka. Zrobiona, a po pojutrze nie zrobiona. Matka to wie, bo ma to, czego nie ma żaden mężczyzna. Dziewczyny, nie liczcie na domyślność mężczyzn. Przypomniał mi się przy obiedzie, dzisiaj opowiedziałem taki kawał, pozwólcie, że wam opowiem, bo jest ciepło, to trzeba trochę się rozdotlenić, śmiejąc. Mąż wychodzi z domu, do pracy, ozięble żegna się z żoną, a tam z sąsiedniego domku wychodzi sąsiad i żonę obejmuje, i całuje, i tuli, odchodzi trzy kroki, jeszcze się wraca, jeszcze raz całuje. A żona tak wzdycha, ty byś nie mógł tak samo? Ja? Przecież ja jej w ogóle nie znam. Takie mogą być efekty liczenia na domyślność facetów, tak? Ponadto dziewczyny by chciały, kobiety by chciały mieć takiego pluszaczka, takiego misiaczka, takiego koteczka. Nie jesteśmy pluszaczkami, misiaczkami, koteczkami. Jesteśmy krokodylami chropowatymi, słoniami w sklepie z porcelaną, hipopotamami. I dopóki kobieta nie ucieszy się, mam naprawdę rekordowo gruboskórnego hipopotama, dopóty nie będzie szczęśliwa. Bo będzie niezadowolona z tego, że on nie jest taki, jaki nie jest. I nie będzie nigdy. Mężczyźni też mają oczekiwania od kobiet. Niemożliwe do spełnienia. W szczególności oczekują... A się śmieję, jak to o tym myślę. Wielu takich mężczyzn, którzy myśli, że zrozumie zachowania kobiety. No absurd kompletny. Nie da się zrozumieć zachowań kobiety z bardzo prostego powodu. Kobiety same nie rozumieją swoich zachowań. Drogie dziewczyny. I wcale nie szukam zaczepki. Nie, naprawdę. Dlaczego tak jest? Bo reakcja kobiety w ogromnej mierze zależy od stanu aktualnego, stanu uczuć. A uczucia nie podlegają ścisłej kontroli rozumu. To nie jest tak, że dziewczyna mówi teraz będę płakać i płaczę. Bo tak jest, tak się czuje i dlatego płacze. Dlatego jeżeli mężczyzna płacze, możecie śmiało spytać, dlaczego płacze. Na pewno powie. Jeżeli kobieta płacze, nie pytajcie. No bo co? Powiedz dlaczego. No przestań ryczeć, tracisz płyny i sole z organizmu, tak? No wszystko pięknie, ale to jej nie pomoże. Płacze, bo jest w złym stanie uczuć. I zobaczmy, jak my się często mijamy. My nie wiemy właściwie niczego o różnicach, bo świat programowo nam wmawia, że jesteśmy tacy sami. Spotyka się dziewczyna z chłopakiem, nawet dojdą do małżeństwa i potem się rozwodzą, bo są niedopasowani. Co to znaczy niedopasowani? Że ona jest kobietą, on mężczyzną. Proszę mi wierzyć, jakbym zebrał wszystkie pretensje, jakie słyszałem od żon. Naprawdę tysiące godzin.
pretensje skierowane w kierunku mężów. One się streszczą jednym zdaniem, że ma na mój mąż jest chłopem. To jest nie do wytrzymania. On źle myśli, inaczej niż ja. On źle czuje, nie, on wcale nie czuje, a ja czuję. On źle tęskni, on źle pracuje, on źle odpoczywa. Proszę pana, on na złość mi tak robi. On na złość jest facetem. Bez sensu. Zobaczmy. Więc jeżeli mamy oczekiwania sprzeczne z naturą, do mężczyzny, że będzie się domyślał, do kobiety, że będzie rozumiała, jak się zachowuje, na przykład, tak? No to, ale to bywają gorsze sprzeczne z naturą. Ma się te marzenia o łajdactwie, będziemy marzyć o cudzołóstwie, będziemy marzyć o zdradach, o nie wiem, kradzieżach, nie wiem, mordowaniach może. I nam się to spełni, to będziemy zadowoleni, ale będziemy głęboko nieszczęśliwi. Więc jeżeli ktoś ma sprzeczne z naturą, jak ktoś woli sprzeczne z przykazaniami marzenia, to niebezpieczne, bo jak mu się spełnią, będzie zadowolony i będzie coraz bardziej nieszczęśliwy wraz ze spełniającymi się złymi, wynaturzonymi oczekiwaniami. Kochani, chwilę jeszcze czasu chciałem poświęcić na wymiar seksualności człowieka. Bo o tym się nic nie mówi. Znaczy nie, mówi się, ale nie to, co trzeba. Po pierwsze, mówi się kłamliwie, to jest pierwsza rzecz. Kłamie się, całą wiedzę, jaką się przekazuje poprzez świat o seksualności człowieka, to jest wiedza sfałszowana. Fałszuje się to przez tak zwane mity, czyli krótko mówiąc, jest to wiedza mityczna. Mit to jest taka budowla fałszywa z prawdziwych klocków. Mamy jeden klocek złoto, mam na palcu, ktoś chce może zobaczyć. Każdy z was widział złoto. Każdy z was widział górę. Bez trudu możemy wyobrazić sobie górę złota. No możemy, góra Giewon cała ze złota, ze złotym jeszcze krzyżem. Tylko, że góry złota nie ma. Tak się tworzy pewne wizje, chociażby w dziedzinie seksualności właśnie, której klocki wydają się normalne, a końcowy wynik absurdalny. Góra złota, której nie ma. I ktoś zmienia kolejnych partnerów czy partnerki i nie znajduje tej góry złota, której nie ma. A po drodze płaci, płaci, płaci i schodzi do coraz większej ruiny własnego życia. I nie tylko własnego. Także fałszywa wiedza, którą wszyscy mamy, od najmłodszego do najstarszego tutaj, którym jesteśmy wszyscy zainfekowani, oczywiście nie pozwala normalnie funkcjonować. Trzeba zdobywać wiedzę prawdziwą, trzeba się oczyszczać, trzeba się odtruć z tego, co nam świat do głów naładował. I, no może jeden mit, taki przykładowy, tylko obiegowy. Mit dopasowania. Nie dopasowania, dopasowania, tak? No przecież wszyscy wiedzą, że małżeństwa się rozwodzą z powodu niedopasowania seksualnego. W pewnym sensie prawda. Że małżeństwa cierpią z tego tytułu, prawda. Że się zdradzają, prawda. Że się rozwodzą, że dzieci są, wszystko prawda. No to czy nie lepiej raz sprawdzić, niż całe życie się potem męczyć? Brzmi logicznie. Zdemaskujmy oszustwo. Człowiek jest taką istotą trójwymiarową. Ma ciało, ale nie jest ciałem. Ma wymiar psychiczny, ale nie jest upsychiczniony światem ciałem. I ma wreszcie wymiar duchowy. W trójwymiarze cielesno-psychiczno-duchowy. No to pytam rozmówcę, który domaga się prawa do współżycia przy ślubem. A usłyszałem, że to Kościół jest winien rozwodą. Tak, bo nie pozwala współżyć przy ślubem, się nie posprawdzają i potem się pobierają i się rozwodzą, bo nie pasują do siebie. Tacy, taki jest ten okrutny Kościół, tak? Akurat badania pokazują coś zupełnie odwrotnego, no ale to nie przeszkadza tak mówić. Więc pytam tego rozmówcę, no to słuchaj, no to o jakie dopasowanie chodzi? Wymiar ciała? Bez sprawdzania. Każdy mężczyzna pasuje do każdej kobiety na świecie. Tak jesteśmy genialnie skonstruowani. Receptory bodźców są na samym wejściu do pochwy. Także rozmiary na wnętrzu nie mają żadnego wpływu. A kolejny mit. Rozmiary. I teraz większość chłopaków w okresie dojrzewania się mierzy, stwierdza, nie, będę nieszczęśliwy w małżeństwie, mam parametry ciała nieodpowiednie. Jakby szczęście małżeńskie zależało od parametrów ciała, w sensie jest tak grubymi niśmi, a ludzie w to wierzą. A która dziewczyna nie stawała przed lustrem w okresie dojrzewania? No nie, za małe piersi, nikt mnie nie zechce. Za duże, ojeju, koniec świata. Jedna taka, druga taka, nie, no to w ogóle beznadzieja. Tak? Zapewniam was, że każdy, kto przeżył tydzień w małżeństwie, wie ponad wszelką możliwość doświadczalnie, że nie parametry ciała decydują o szczęściu małżeńskim. To jest ostatnia rzecz, która może o czymkolwiek decydować. Sprytne odwrócenie uwagi ku ciału, ku doznaniom. To jest robota złego ducha. No więc tak, skoro w wymiarze ciała wszyscy do wszystkich pasują, no nie, panie, tak bardziej psychicznie czy pasujemy do siebie? Odpowiadam, nie pasujecie. Żaden mężczyzna na świecie nie pasuje do żadnej kobiety. Jesteśmy totalnie inni. Więc co z tym dopasowaniem? Bardzo ważne zagadnienie. Dopasowanie jest to proces, który trwa
kilkadziesiąt lat w małżeństwie i kończy się niezakończony śmiercią jednego z małżonków. Proces, bardzo ważny, który nie może się zacząć, dopóki nie pojawią się warunki do niego, do rozpoczęcia potrzebne. Zapewniam, poza małżeństwem nie da się spełnić warunków do rozpoczęcia tego procesu. W szczególności ma być to w sercu kobiety przekonanie, to co robimy jest dobre, piękne, podoba się Panu Bogu. To każdy z was może powiedzieć, jakie warunki są dobre. Proszę bardzo. Jaki stary dziad ci grozi? Sama sobie odpowiesz. Te, które byś z czystym sumieniem zaproponowała swojej córce, która ufnie do ciebie przychodzi, pyta, mamusiu, czy już, czy jeszcze nie. To, co byś powiedziała swojej córce, jestem dość spokojny, że jej w malinę nie wprowadzisz. A ja bym chciała inaczej. A to jest normalne, żebyś chciała. Natury mamy skażoną grzechem pierworodnym. Chcę, tylko rozróżnijmy dwie rzeczy. Chce mi się, a mam wolę. To, że chce mi się, to jest zrozumiałe. Ale muszę mieć wolę, która nad tym chce mi się zapanuje. Koniec, kropka. Tylko wtedy mogę zrealizować swoje powołanie od początku do końca i być szczęśliwym. Bo tak naprawdę o szczęściu decyduje wierność obranemu powołaniu. Jakieś wielkie dokonania, nie wiadomo jakie. Wiernie, zostajesz księdzem. Masz być kapłanem do końca życia, bo nie wiem jak ciężko. Zostajesz siostrą zakonną, masz nią być. Zostajesz mężem, masz nim być do końca życia, wiernie wypełnić swoje powołanie. Od tego będzie zależało twoje szczęście. A ludzie w imię szczęścia zdradzają żony, w imię szczęścia odchodzą z kapłaństwa, w imię szczęścia rozwalają sobie życie. Nierozumni, nie wiedzą co mówią, nie wiedzą co czynią. Ale popatrzmy wobec tego na tą płciowość. Najkrócej jak potrafię. W górę biegnie czas. Na dole mamy poczęcie. XX po lewej stronie dziewczynka, XY po prawej stronie chłopiec. A tam gdzieś w chmurach ginie kilkadziesiąt lat życia. Mam pokusę, ale nie ulegnę jej, żeby trochę powiedzieć o czasie prenatalnym. Cuda się tam dzieją. Dziecko ponad wszelką wątpliwość wie, są na to dowody, czy jest kochane, czy nie. Od momentu poczęcia dziecko jakoś wie. Poronienia, nawet te bardzo wczesne, są znacznie częstsze u kobiet, które nie akceptują ciąży, tak się tak ładnie dzisiaj mówi, kiedy się mówi o stan błogosławiony, niż u tych, które to dziecko kochają jeszcze przed poczęciem. Rozwój dziecka jest zależny od tego, czy mama je akceptuje, czy nie. A nawet od tego, czy słyszy głos taty podniesiony, czy spokojny. Bo słyszy i rozpoznaje głos taty. Oczywiście, że tak. Uczy się go. Cuda w tej chwili już pobadano w okresie prenatalnym. Cała gałąź wiedzy powstała. Psychologię prenatalną. Zostawmy tylko na tym poziomie, że od momentu połączenia komórki owej z plemnikiem mamy do czynienia z organizmem biologicznie żywym. Staram się mówić precyzyjnie, żeby biolog się nie wszczepił. Od momentu połączenia komórki owej z plemnikiem mamy do czynienia z organizmem żywym, i organizm ten przynależy do gatunku człowiek, ponieważ posiada ludzki kod genetyczny. Ponad wszelką wątpliwość. I pani profesor w katolickim piśmie, nie wiem po co to drukują, pisze, nikt mnie nie jest w stanie przekonać, że płód jest człowiekiem. Zaraz. Czy ona nie jest w stanie zrozumieć tego, że jest to organizm żywy biologicznie przynależy do gatunku człowiek, czyli człowiek na tym etapie rozwoju? Czy my go nazwiemy morulą, blastulą, zygotą, embrionem, płodem, tam zarodkiem, w końcu staruszkiem? To jest tylko kwestia nazwa tego etapu rozwoju. To jest ten sam człowiek. Czy pani profesor intelektualnie jest niesprawna? Nie. Ona emocjonalnie nie może tego przyjąć. Jeżeli ona zabiła kilkoro swoich dzieci, albo tylko doradziła koleżankom zrobienie tego, to ona nigdy nie da sobie powiedzieć, że to jest dziecko. To jest jakiś tam płód nieokreślony. To jest bariera dogadywania się na ten temat. Emocje wynikające z syndromu postaborcyjnego. Po prostu. Dlaczego w Polsce na ulicach jest tyle agresji? Pojedźcie do Irlandii. Długi czas był ta Irlandia był krajem czystym od tego typu zbrodni. No wyjdźcie, przepraszam, jak krowa wyjdziesz pod koła samochodu, samochód zahamuje, jeszcze cię będzie przepraszał. Wjedziesz jednokierunkowo pod prąd, nikt ci nie będzie pokazywał, już nie będę pokazywał, co pokazują w Polsce, prawda? Po prostu ludzie są spokojni. Ludzie są spokojni. A w Polsce, jak w Australii kiedyś, no nie powstrzymałem się i tak trochę za długo się gapiłem w autobusie na aborgena. No patrzyłem, no ciekawy człowiek tam przyjechał, prawda? I on tak spojrzał i się uśmiechnął. Widocznie, skoro się na niego gapię, widocznie się znamy. Nie pamiętał skąd, więc na wszelki wypadek się do mnie uśmiechnął, tak? A co bym w Polsce słyszał? Co się gapisz? W ryja? To się z czegoś bierze. Ten poziom agresji u nas z czegoś się wziął. Był czas, kiedy w Polsce więcej dzieci mordowano w łonach matek, niż się rodziło. To jest dramat.
I wszyscy jesteśmy tym dotknięci, jeszcze pewnie parę pokoleń będziemy musieli się z tego otrząsać. Na szczęście od kilkunastu lat ogromnie sytuacja się polepszyła. Jesteśmy jedynym krajem na świecie, w którym udało się wycofać dopuszczającą przerywanie ciąży, w dużej mierze wycofać ustawę dopuszczającą zabijanie dzieci nienarodzonych. Jedyny kraj na świecie, któremu się to udało. Doskonałe, bo jeszcze się pozwala zabijać dzieci chore, jeszcze się pozwala. No. Ale i tak jesteśmy jedynymi, którzy zrobili krok we właściwą stronę. Zostawmy czas prenatalny. Pozwólmy się urodzić. Mamy urodzoną dziewczynkę i chłopca. Te kreski są równoległe. To symbolicznie oznacza, że oni są niezainteresowani sobą. Owszem, chłopiec coś ma, dziewczynka nie, koniec zainteresowania. Natomiast nie są zainteresowani sobą. Dlaczego? Bo są, mają inne ukierunkowania w patrzeniu na świat. Dziewczynka jest zainteresowana człowiekiem, a więc bawi się, układa laleczki w szpitaliku. A chłopak jest zainteresowany w funkcjonowaniu świata. Jak dostanie samochodzik, to oczywiście się pourywa otwierające się drzwiczki. Nie dlatego, że jest niegrzeczny, dlatego, że jest normalny. A jak ma dwa, to oczywiście, że zrobi zderzenie. A jak ma jeden i mieszka na piętrze, to rzuci z balkonu, zobacz, jak się rozpada. No bo to jest ciekawe. Ile wytrzyma, tak? Za którym razem się rozpadnie? Które drzwiczki się pierwsze urwą? Lewe czy prawe? To jest podejście faceta. Dziewczynka, niewiele jej można urwać. Więc jest nieciekawa. Poza tym, jak chłopiec wyjdzie w zabawę dziewczynek, to od razu jest płacz, wołanie mamy, gorzej jak taty, prawda? Mama, on nam się psoci. One sobie w szpitaliku poukładały laleczki, a on przyleciał, rozwalił wszystko. Niezainteresowanie. Oczywiście głupi świat, durny świat, próbuje co jakiś czas udowadniać, że to tylko dlatego, że się chłopcom daje samochodziki i dziewczynkom laleczki. Nie, to siedzi w genach. Zrobiono taki brutalny eksperyment, kilkanaście to już lat temu, może kilka, duże kilka, gdzie odizolowano malutkie dziewczynki. Odizolowano od rodziny, dawano im do zabawy takie blaszane ciężarówki, bo chcieli udowodnić, że staną się chłopczykami. I świat w internecie obiegło zdjęcia, jak dziewczynka zawinęła w kocyk tą blaszaną ciężarówkę, przytuliła do piersi i zaczęła ziuziać, lulać, jak to tam woli, prawda? To jest w środku. Nie oszukamy tego i nie chciejmy oszukać. Rozpoznajmy swoje szczęście w kobiecości i męskości, czyli w macierzyństwie i w ojcostwie. W każdym razie ten pierwszy okres życia dzieci rozwijają się bezbłędnie. Dlaczego? Nie ma w nich żadnego motoru, który by mógł ściągnąć ich na manowce. Niestety tym motorem są dorośli. Jak się mały Jasiu drapie za uchem, mama mówi, nie drapie za uchem. Jak się podrapie w kroczku, ty świntuchu. I Jasiu dowiaduje się, że odpasał dłużą świństwa. Nigdy by na to nie wpadł. Mama odpowiada na 1000 pytań dziennie z anielską cierpliwością. Nie widziałem matki, która by się zdenerwowała odpowiadając na głupie pytania dzieci. Nagle dziecko pyta, skąd się wziąłem. Byłoby nienormalne, gdyby nie spytało. A matka, nie widzisz, że prasuje? Jutro porozmawiamy, idź do taty, babcia, dziadek. No przecież dziecko nie jest głupie, widzi, że coś tu jest nie tak. Jak dzieci pięknie patrzą na sferę seksualności, a tak naprawdę się skąd się wziąłem? Wiecie, skąd się biorą dzieci? Warto wiedzieć. Z miłości. Bo to jest jedyna odpowiedź, która satysfakcjonuje dziecko. Ono się dowiaduje, że ptak je przyniósł, że na Allegro, że na przecenie gdzieś. Nie, nie, nie. One się chciały wziąć z miłości. U nas mieliśmy kiedyś komiczną sytuację, a bardzo poważną i też radosną dla nas rodziców. Mamy dzieci co dwa lata, tak? Długo czekaliśmy, a potem już Pan Bóg dawał co dwa lata. Marysia miała wtedy 7, poszła do szkoły. Ula, Janek 5, Ula 3. I któregoś dnia Ula z Jankiem za rękę przychodzą do mamy, Marysia w szkole, i mówią do mamy tak, bo wy nas mniej kochaliście od Marysi. I to oczywiście Ula mówi młodsza, bo ja się nie gadał. A to dlaczego? No bo na Marysię czekaliście i modliliście się 10 lat, a na nas tylko po 2 lata. No, wylicili sobie. No to żona zgodnie z prawdą wyjaśniła, że jak czekaliśmy na Marysię i modliliśmy się na Marysię, to jednocześnie o Marysię, to jednocześnie modliliśmy się o Janka i o Urszulkę, a Pan Bóg po kolei nam to dzisiaj dał. Aha, w porządku. To był problem dzieci. Czy one przypadkiem nie były mniej kochane? I teraz 6-letnia dziewczynka. Wszystko wiedziała. U mamusi pod serduszkiem. Bardzo ważne skojarzenie. Jak się urodziła? To chłopcy pytają, jak się rodzili. Bo chłopcy są techniczni. No była na zewnątrz środku. Jak się urodził? Normalnie. Przez kanał rodny. Kanał do rodzenia. Tak jak kosmonauta przychodzi w jakąś śluzę, wydostaje się na zewnątrz, ma taką rurę z tlenem. No bajki można opowiadać. Żadne świństwa. Fascynujące rzeczy. No dobra, więc wiedziała wszystko, że była u mamusi pod serduszkiem, że było do tego potrzebne nasionko tatusia. Bardzo ważny tatuś też jest potrzebny do tego wszystkiego. No ale dzieci w przedszkolu wiedziały lepiej.
Ty tam dobrze popytaj, zobaczysz jakieś świństwa. No i dziecko wchodzi. Jeszcze drzwi na klatkę schodową nie zamknięte, buzia już otwarta. Mamusiu, a to nasionko tatusia, jak ono się w tobie znalazło? Pytanie bardzo konkretne, na które oczywiście trzeba odpowiedzieć. Mamusia nabiera powietrza i spokojnie zaczyna mówić, wiesz, normalnie. I dziecko w tym momencie mówi, aha, tak myślałam. I poszło się bawić. O co dziecko pytało? Nie, jak to się technicznie stało. Nie. Czy normalnie w miłości, tak jak mówili rodzice, czy to jakieś świństwa, jak mówią dzieci? Oczywiście dzieciaki gadają głupca, nie ma żadnych świństw. Wszystko jest normalne i piękne. Zresztą jak łatwo można zranić dziecko. Odpowiadając po dorosłemu na pytanie, nie rozumiejąc pytania. Dlatego mówiłem, że macie wiedzieć. Dzieci pytają o miłość i tylko to je interesuje. Sytuacja z życia. Dwóch chłopczyków, 3 i troszkę, 5 i troszkę lat. Zamknięci w pokoju wieczorem. Tata słyszy rozmowę, przykłada ucho do szyby, bo to w bloku takie drzwi z szybą. I słyszy wyraźnie, jak młodszy pyta starszego, czy syna się robi na boczku czy na brzuszku. No nie, tego już za wiele. Wparował do pokoju, żeby zrobić porządek i co zobaczył? Chłopcy klęczą przed świętym obrazkiem i młodszemu się pomyliło, czy jest w imię ojca i syna, czy w imię ojca i syna, tak? Oczywiście wszyscy tu obecni w namiocie, łącznie z kapłanami i świątobliwymi siostrami zakonnymi, myślały, że chłopcy się modlili, prawda? Zobaczmy, jak mamy pokierowane nasze myślenie. Tak, żyjemy w świecie tak przeseksualizowanym, że nasze skojarzenia nawet wtedy, kiedy to jest nieprawdopodobne, idą w stronę właśnie tą. No, bo znałem. Jest jedyne wytłumaczenie. Jedyne, nie uwierzę inaczej. Ja tam miałem. Chcę tylko pokazać, że w tej fazie dzieciństwa to my dorośli możemy dzieciom nabałaganić. Dlatego mówię wam wszystkim młodym, kiedyś założycie rodziny, większość z was założy rodziny. Mam uniwersalną i niezawodną receptę na edukację seksualną waszych dzieci. Ład, porządek do bólu, porządek, ład moralny w sferze seksualności u rodziców promieniuje na dzieci. I nie znam lepszego narzędzia i pewniejszego. Dobra, ale kończy się dzieciństwo i u dziewczynek, widzimy trochę wcześniej, u dziewczynki zagina się to w kierunku chłopców. Tak, dziewczynki wchodzą w dojrzewanie i zaczynają interesować się chłopakami. Bardzo piękny okres, bardzo normalny, natomiast niestety w tym czasie powstaje pierwszy konflikt, taki poważniejszy, damsko-męski. Bo interesują się chłopakami o 3 lata starszymi. Albo mężczyznami w szkole, kto tam mamy w szkole? Ksiądz katecheta i pan od WF-u, prawda? No więc się zakochuje 6B w księdzu katechecie, a 6A w panu od WF-u, prawda? Oczywiście trzeba dużej mocy tych mężczyzn dorosłych, żeby odparły ataki zakochanych dziewcząt, prawda? Żeby godnie to znieśli. A czasem tutaj do konfesjonału dochodzi, to ciężar wiedzą, jakie to się rzeczy dzieją, tak? Ale to jest... To godzi w honor chłopaków, którzy się obrażają na dziewczyny, głupie baby, na żadną nigdy nie spojrzę. Co prawda za 2 lata jemu hormony też na mózg walą i on zaczyna w kierunku dziewczyn się zwracać, ale ciągle pamięta, powiedział, głupie baby, do żadnej nigdy i niektórym to zostaje na 50 lat. I są dorosłymi mężczyznami i ciągle trwają w idiotycznej konwencji głupie baby. Jest ojcem rodziny, mężem i żona wie, że to jest dobry chłop, tylko tak gada. Ale córka pozwoli tak się traktować i może małżeństwo jej się rozleci, a syn tak będzie traktował swoją żonę i też może małżeństwo mu się rozleci. A i tak najbiedniejszy ten gość, który ma 50 parę lat i on ciągle przed sobą udaje, że nie jest facetem. On ciągle udaje, że go kobiety nie interesują. Interesują kobiety mnie, interesują kobiety każdego księdza, który tu siedzi, jeżeli jesteśmy normalni. Oczywiście nie w ten sposób, jak nam świat wmawia, że do łóżka ciągniemy, tak? Każdemu nie zależy na to, czy kobiety, które na przykład go słuchają w czasie wykładu, czy patrzą na niego jakiś wariat, kurczę, mądry, wiarygodny. No? I to, przecież to jest oczywiste, że nam zależy. Podziw, jaki wywołuje zachwyt kobiety w oczach mężczyzny, każdemu mężczyźnie jest potrzebny. 2 lata temu, może 3, na Orlej Perci. Mgła była, nie było widać. Więc się wygodnie szło. W pewnym momencie wiaterek powiał i taka przepaść kilkaset metrów w prawą stronę. No,
robiąca, wzbudzająca szacunek, zwłaszcza, że dotychczas było to zamglone wszystko w chmurach. Jakaś kobieta nawet w porządnych butach spanikowała, a w tej chwili tam droga jest w jedną stronę, że nie można się cofnąć. No i tak stoi nad tą przepaścią i nie może tego kroku zrobić. Jakiś obcy mężczyzna powiesił się na łańcuchach, przepuścił ją między sobą i ścianą. Ona przeszła i tak spojrzała. I pan się w ogóle nie bał? Gość słowa nie powiedział. Odchodził, nie dotykając ziemi. Płynął w powietrzu. Będzie do końca życia pamiętał ten zachwyt w oczach. Niestety tego zachwytu w oczach być może przez całe życie nie doczeka się u swojej żony, która z nim walczy. Żony nie mówią mężom, kiedy jesteś mądry, co bym byś jej zrobiła, a to by ich do lotu poderwało. Głupi jesteś, nie dojda, skończona nie dojda, gdyby mi rzucać na nie dojdów, to by zajął drugie miejsce. A dlaczego drugie? A bo taka nie dojda jesteś. I tak całe życie, i tak całe życie. Więc ten niedorozwój mężczyzn, drogie panie, macie w tym swój udział. Macie w tym swój udział. Ja nie zwalam na was winy, bo winny jest osobiście każdy mężczyzna, ale kobiety mają udział w niedorozwoju mężczyzn. A to jest jeszcze osobny temat. Kochani, więc tak, dziewczyny ku chłopakom, chłopacy ku dziewczynom. No Pan Bóg tak wymyślił, żeby nie trzeba było losować małżeństw. Na szczęście jesteśmy dla siebie atrakcyjni i się znajdujemy. Nie trzeba w urzędzie stanu cywilnego przydzielać Kowalskiemu Malinowskiej, tak? Bo parametry pasują i będzie dobrze. Tylko że ktoś na to czyha. W chwili, kiedy w dziewczynach pojawia się to pragnienie ukierunkowane ku chłopakom, ona ma nowe przeżycie, nad którym nie do końca panuje. Dziewczyna, każda kobieta, nawet bardzo dojrzała, panuje nad sobą tylko w pewnym przedziale. Poniżej pewnych uczuć już nie daje rady i powyżej pewnych też nie. I ten przedział w okresie dojrzewania jest bardzo wąski. Bardzo łatwo zagrać na uczuciach dziewczyny, żeby ją dosłownie do wszystkiego doprowadzić. To się z wiekiem poszerza. Wobec tego bardzo łatwo wprowadzić dziewczynę w stan, w którym traci kontrolę nad sobą. I jak to się robi? Może zanim jeszcze pokażę dziewczynę, to jeszcze jedna rzecz. Te strzałeczki pokazują działania autoerotyczne. Wam się mówi, że samogło to jest taka normalny etap rozwoju. Nieprawda. To jest cofnięcie od kształtowania się heteroseksualizmu, wzajemnego zainteresowania sobą, ku autoerotyzmowi, ku własnej płci. Przeżyta przyjemność seksualna w kontekście samego ze sobą jest wyrwana całkowicie z kontekstu prawidłowego. Prawidłowy kontekst to jest kobieta i mężczyzna, którzy ze sobą współżyją, oczywiście połączeni wspólnotą całego życia, bo jeżeli się dziecko pocznie, to musi mieć rodziców. To jest właściwy kontekst. W atmosferze miłości, w trwałej rodzinie, gotowi na przyjęcie dziecka. To jest właściwy kontekst przeżycia przyjemności seksualnej. Sam ze sobą, wyrwany z miłości, skrajnie egoistyczne, wyrwane z dwupłciowości, nie ma kobiety, i wyrwane z płodności. To nie jest tak, że jak się ożenisz, to ci przejdzie. Na kogo przejdzie? To jest typ przeżycia, stereotyp przeżycia przyjemności seksualnej. Ty musisz się z tego wyleczyć, żeby móc się wytworzyć nowy stereotyp. W miłości, w atmosferze takiej, jak trzeba. Bardzo wiele małżeństw cierpi z tego właśnie tytułu, że wnieśli posagu rany w dziedzinie seksualności. I nie rozumiem, dlaczego im tak ciężko. Tak więc to zachowanie jest zachowaniem uwstecznającym, a nie normalnym etapem rozwoju, jak mówi świat. Ale chciałem pokazać coś. Gdzie to jest? O! Poszło. O! To chciałem pokazać. Tak wygląda dziewczyna. Ma wielkie uszy. Wystarczy jej do ucha naszeptać i wszystko się załatwi. No chłopacy mówią, nie wiesz stary, no trzeba zabajerować, ma najpiękniejsze włosy na świecie, że takie oczy jak ona to tylko jedne, że och, że już trzecią noc nie śpisz, o niej myślisz, no które by się to nie podobało. Jak zabajerować naraz miliony dziewcząt na świecie? Wymyślono. Może się narażę, ale trudno. Nie przyszedł się tu podobać. Wymyślono pisemka dla dziewcząt. Zauważyliście, że target, grupa odbiorów to jest 12-16, dokładnie okres dojrzewania. I tam może być mnóstwo ciekawych rzeczy. A i tak chodzi o listy do redakcji, gdzie Kasia lat 15 pisze: byłam z kolegą pod prysznicem i było cudownie. A bezstronna redakcja nie komentuje, no ale chyba w tym nic złego nie ma, przecież oni poznawali piękno ciała. Stworzenie Pana Boga za chwilę jeszcze napiszą. Tylko że ten sam list, słowo w słowo, napisała dziewczynka w Szwecji o innym imieniu, tylko że miała 12 lat. Jeśli którakolwiek z was wierzy, że te listy są listami dziewcząt, to jest, przepraszam, to jesteś głupia. I szybko się z tego wylecz. To piszą psychologowie na zlecenie.
bada się rynek i się skaluje. W Polsce 15-letnia. Dlaczego napisała Kasia 15-letnia, że była z kolegą pod prysznicem? Żeby Zosia 17-letnia myślała, Holender, jestem opóźniona, jeszcze nie byłam. I o to chodzi. To jest ta presja, która na kobiety działa. I słuchajcie, badania kilka lat temu w Polsce, ankieta dziewczyny 17-19 lat. Młode dziewczyny. Jedno z pierwszych pytań, czy już podjęłaś współżycie. Spora grupa odpowiada tak, a potem tworzy się tak zwane pytania krzyżowe, wykrywające kłamstwo. I okazuje się, że ogromna część tych, która napisała, że podjęła współżycie, tak naprawdę nie podjęła współżycia. Tylko ona ma już 17 lat i jeszcze nie. Ona się wstydzi tego, a chce dobrze wypaść. Mimo, że ankieta jest anonimowa. Tak? Czyli wstydzimy się normalności. To jest dramat. To jest sukces złego ducha. Że dziewczyna w Polsce wstydzi się być czysta, bo wydaje się sama sobie nienormalna. Dlatego mówię o tych wspólnotach, żeby się sobie ducha dodawać. Żeby świat was nie zżarł po prostu. Opisz swój pierwszy raz. Dziewczynka 12-letnia. No nie, no ja jeszcze nie. Podtytuł: nie musi być prawdziwy. Najlepsze prace nagrodzimy. I dziewczynka zaczyna myśleć. Z mężem po ślub? No nie, wyśmieją mnie. To jakby przy coś takiego, czego jeszcze nie słyszeli. Że im gały w redakcji na wierzch wylezą. I zaczyna fantazjować o swoim, swój pierwszy raz, o swoim współżyciu w formie patologicznej. Tył głowy zajęty. Motor działania uruchomiony. Możecie wierzyć lub nie. Miałem w poradni małżeństwo 2 lata po ślubie z malutkim dzieckiem, więc zdążyli jeszcze dziecko urodzić i ta pani zdradziła męża z 5 różnymi facetami. W internecie biegała sobie, jak specjalna strona, jak bezpiecznie zdradzić męża, jak zacząć ślady. Psiakoś mąż informatyk odkrył proceder. Przychodzi, przeprowadza ją załamaną. Panie, to jest moja żona, matka mojego dziecka. Ślubowałem jej na dobre i na złe. Ale przecież tak żyć nie można. Przychodzę tutaj, żeby jakiś radykalny sposób to zablokować, żeby to nigdy więcej w podobną stronę się nie zbliżyć. A ona? Ona miała jednoznacznie: kurczę, że się wydało. No. Osoba chora. Z chorą wyobraźnią. Pasjonatka pisemek, potem wspólnie z mamą erotyki i och i ach. Zajęty. Jeżeli któraś z was wpadła w tą pułapkę, że ileś czasu fascynowała się tymi obrazkami, ilustracjami, tymi opisami historii nazywanych miłosnymi, nic z miłością nie miałem wspólnego, to trzeba się odtruć. Trzeba organizm odtruć. Namawiam, jeżeli to było N godzin, to teraz 2 razy N godzin pięknych historii prawdziwych. Prawdziwych historii miłości. Jeżeli zdrada, to zdrada w całej prawdzie pokazana, jaki to jest dramat dla zdradzającego, zdradzanego, dla ich dzieci, dla otoczenia, dla rodziców, dla krewnych, dla przyjaciół. To jest dramat zdrady, a we filmach zdradzają się łatwo, lekko, przyjemnie i same korzyści. Uatrakcyjnienie życia. Życie jest zupełnie inne. To jest totalne kłamstwo, niestety zaśmiecające, tak jak powiedziałem, tył głowy. Co z panami? Panowie wyglądają tak. Panowie mają wielkie gały. Nikt nie pisze listów do redakcji dla chłopców, bo i tak nie przeczytają. Jak lubi samochody, to mu drukują najnowsze modele i co tam na masce siedzi? No właśnie, nie goła baba, bo jak jest całkiem goła, to jest niepodniecająca. Ma być tak lekko przysłonięta, żeby on sobie wyobraźnią dorabiał ciąg dalszy. Bodziec wzrokowy jest bardzo silny, ale on nie uruchamia reakcji ciała mężczyzny, dopiero bodziec psychogenny. Więc chodzi o to, żeby on sobie tą resztę dopowiedział. I dlatego są te mignięcia sekundowe, dlatego są takie woale, to wszystko, żeby on w to wszedł. Drodzy panowie, mamy 2 pola obrony. Pierwsze to jest zamknąć oczy. Po prostu zamknąć oczy. Po drugie, nie wpuścić głębiej. Czyli wyobraźnią uciekać. Masz jakąś pasję, zbierasz stare monety, pokazują ci, przepraszam, gołe baby, a ty otwierasz klasę z najstarszymi monetami i się podniecasz zdrowo. Prawda? Zdrowo. Bo masz pasję. Pamiętam chłopaka, z którym rozmawiałem z problemem samogwałtu. Mówię: a masz jakąś pasję? On z błyskiem może: mam, pornografię. On jest zapętlony. On nie ma dokąd uciec, prawda? Drodzy panowie, walka o czystość wzroku to jest najważniejsza walka w twoim życiu. Nieważne, czy masz lat 15, czy masz 60. Do końca życia to jest najważniejsza walka. Jeżeli przegrasz tą walkę, żadnej kariery nie zrealizujesz zwycięsko. Pamiętam,
mężczyzny, który doświadczenia miał jako chłopak, pornografia, samogwałt, wyleczył się z tego całkowicie, założył rodzinę, miał 40 parę lat, stanął przed grupą 600 młodych ludzi, takich jak wy. Stał z żoną i mówi, jak jesteśmy z żoną w kinie i są momenty, to ja zamykam oczy, łapię żonę za rękę i gdy się sceny kończą, żona mnie delikatnie ściska, otwieram oczy, oglądam dalej. To nie jest dziecinana. To jest wielka mądrość, bo on wiedział, ile go kosztowało wyzwolenie się z uzależnienia. Ale też wielka odwaga, że narażając się na śmieszność młodych ludzi, miał odwagę to powiedzieć przed młodymi ludźmi. Bo to nie jest śmieszne. No? Walka o czystość wokół to jest podstawa. Jeżeli N godzin oglądałeś obrazki, które cię pobudzały, to teraz masz, proponuję, dwa razy N godzin przed Najświętszy Sakrament wpatruj się w Chrystusa Eucharystycznego i proś go o uleczenie wzroku. Może zdarzyć się cud, że otrzymasz to wcześniej, a jak nie, to trzy razy N godzin, a jak nie, to cztery. Do skutku. Tylko uwierz mi, że jeżeli nie wygrasz wojny o czystość swojego wzroku, to marnie w tym życiu marnie je spędzisz. I nie dość, że ty nie będziesz szczęśliwy, to szczęścia nie dasz, bo nie będziesz zdolny do dania szczęścia. I wspominałem już o tym trójwymiarze człowieka. Z czym mają większe kłopoty mężczyźni? No oczywiście z reakcji kobiety. Kobiety. Z wyobraźnią. Mężczyźni mają kłopoty bezpośrednio z pobudzeniami ciała. I na bazie tego powstał taki stereotyp, że oto mężczyzna, przepraszam, myśli kroczem, tak? A kobieta nie myśli, tylko ma uczucia w głowie. Kochani, nie dajmy się na to nabrać. I kobieta, i mężczyzna muszą zapanować rozumem i wolą. I nad pobudzeniami ciała, i nad uczuciami, emocjami, nad całym swoim życiem. To jest waszym zadaniem życiowym. Zapanować. Nie stać się bez uczuć. Nie, nie, nie. Byście były bezbarne i brzydkie. Ale ostatecznie rozum i wola mają decydować o tym, co będziesz robić. A świat wam mówi, idź za głosem serca. On cię nie oszuka. Zostaw męża i dzieci, idź za głos, za prawdziwą miłością swojego życia. Użyj rozumu i odetnij jakieś pojawiające się. Rozmawiam z kapłanem. On mówi, przerażony, zakochałem się. Mówi, nic takiego. Przecież mężczyzną, ja jestem też mężczyzną, też może się zakocham w kimś. To co? Trzeba zanalizować, czy z tego jakieś coś dobrego może wyniknąć, czy nie. No to uciąć. Nie ma, że boli. Uciąć natychmiast, koniec. Nie rozczulać się ani nad sobą, ani komuś innemu krzywdy nie robić. Uczucia się pojawiają. Pewnie było jakieś tam zachowanie na skraju bezpieczeństwa, na krawędzi i tak dalej, ale teraz trzeba uciąć, nie ma o czym gadać. Jeżeli się zakochasz w chłopaku i się dowiesz, że jest niewierzący, uciąć! Moja miłość go nawróci. Spokojnie, wiele takich widziałem. Jak się ożeni, to się odmieni. No nie bądź głupia. Jak ożeni się osiągnie, sukces to się odmieni, ale nie w tą stronę. Niech on teraz, tu, zanim się ożeni, zanim cokolwiek uzyska od ciebie, niech on pokaże, na co go stać. Dziewczyny, jesteście, macie wielką moc w sobie. Chłopak się tobie zakochał, masz wielką moc. Nie zmarnuj tej mocy. Niektóre marnują tą moc pierwszej nocy, tak? Oddaję mu się, bo on takie piękne słowa mówił. On stracił motywację do zdobywania. On już nie będzie wysilał. Odebrałaś mu szansę wzrostu. A gdyby musiał poczekać, to może by i paznokcie zaczął czyścić, może by do kościoła wrócił, może by zerwał z nałogiem. Wszystko może zrobić chłopak dla kochanej dziewczyny, póki ją zdobywa. Ona mu się oddaje na pierwszym spotkaniu. No ciśniemy się słowo głupia, chociaż nie wiem, czy bardziej biedna, czy bardziej głupia. Dziewczyny, które mieszkają z chłopakiem przed ślubem. 90% liczy, że on się ożeni, że to jest cena, którą musi zapłacić, że on się ożenił. 80 kilka procent mężczyzn w tej sytuacji w ogóle nie dopuszcza myśli o żonku. A 90 kilka dziewczyn masz. A wiecie, co się stanie, jak się pocznie dziecko? Ja wiem. Sporadnie. Mężczyzna jest konsekwentny. On miał związek wolny. Albo dziecko, albo ja. To brzmi jeszcze niewinnie, ale brutalnie to... Albo chcesz dziecko urodzić, proszę bardzo, ale beze mnie. Ja się na to nie pisałem. Ja w wolnym związku byłem. Albo je zabij i wtedy ja się dostanę. Chwilę. Nie wiem, wolny związek. Może tydzień, może rok, może jutro sobie pójdę. Twój wybór. Przecież taka jest zasada naszego związku. Znam taką sytuację, że chłopak w wolnym związku, już mężczyzna,
namówił żonę, że to będzie tak dobrze z pewnych względów taktycznych, że ona przepisze na niego mieszkanie. I ona przepisała. On ją potem wywalił z tego mieszkania. Zimną krwią. Ona chciała się odwołać do sądu. Zapis u notariusza ważny. Gdyby byli małżeństwem, miałaby się o to upominać. Nie. Kowalska, Malinowski. Kowalska zapisała Malinowskiemu mieszkanie. To zapisała, miała prawo. Potwierdziła podpisem u notariusza. Do widzenia. Nie ma żadnych podstaw do interwencji. To samo będzie z zabezpieczeniem dzieci i tak dalej. Nie, my nie potrzebujemy żadnych papierów. My nie potrzebujemy. Sam temat sam sobie zostawmy. Kochani, chyba musimy... O, już dawno musieliśmy zlądować, to zlądujmy. To dwie rzeczy. Kościół nam mówi jednoznacznie, że nie wolno rozrywać jedności od rodzicielstwa. A świat właśnie to rozrywa. Świat oferuje jedność, a właściwie przyjemność seksualną. Bez rodzicielstwa mamy sterylizację, antykoncepcję, środki poronne, aborcje. A po drugiej stronie świat oferuje rodzicielstwo bez jedności małżeńskiej. Sztuczne nasienienie in vitro. A Kościół mówi, tłumacząc Pana Boga, że nie wolno tego rozrywać. Kto to rozerwie, sam zostanie rozerwany. A więc do jedności mają prawo tylko małżonkowie i to tylko ci, którzy są gotowi na przyjęcie dziecka. Nie muszą go planować, ale jeżeli się poczcie, to je przyjmą. Bo tylko wtedy, w takiej atmosferze, ta ich jedność będzie czyniła, że oni staną się lepszymi ludźmi i ich więź będzie bliższa. Jeżeli tego nie będzie, to ich więź się będzie rozwalać. Młodzi ludzie liczą, że zjednoczenie cielesne spowoduje pogłębienie więzi. To jest zwykła nieprawda. Powoduje frustrację, rozdrażnienie, oddalenie. Po chwilowej fascynacji. Po chwilowej fascynacji. Może teraz na deser mówię o hipopotamie. Bo macie budować więzi męsko-damskie, no to teraz pokażę, jak to trudno. Mężczyzna ma swoją cechę, której kobiety nigdy nie zrozumieją, ale póki nie pokochają, będą nieszczęśliwe przy mężczyznach. Leży hipopotam w błocie. Leży, a synek hipopotamek jeździ w kółko na rowerku i tak mija dzień. Drugi dzień leży hipopotam w błocie, synek jeździ w kółko. Trzeci dzień to samo. Łańcuch spadł synkowi. Tatusiu, napraw mi rowerek. No tak, teraz rzuć wszystko i naprawiaj rowerek. Drogie panie, jak mężczyzna coś robi, to robi całym sobą. Kobieta tego nie zrozumie, musi się tego nauczyć. Jeżeli oglądam mecz, to oglądam mecz. Jeżeli wleziesz między mecz, telewizor, a niego i cię wyzwie, to nie znaczy, że mecz jest ważniejszy od ciebie. To znaczy, że on w tej chwili ogląda mecz. Jeżeli on w tej chwili odpoczywa, to odpoczywa. Jeżeli dałeś mu pół godziny odpoczynku i po 15 minutach przyjdziesz, powiedz tylko, czy mnie kochasz? Odpoczynek przerwany, on musi odpoczywać od nowa. Wszystko na nic. Jeżeli kobieta nie zaakceptuje tego, że mężczyzna zupełnie od niej inaczej funkcjonuje, to będzie się ciągle złościć, aż do rozpadu małżeństwa. A z kolei my mężczyźni mówiliśmy o tych uczuciach, ale jest jeszcze dodatkowa rzecz. Dodatkowa rzecz. Na kobiety się nakładają jeszcze fale hormonalne, które przez 20-30 lat małżeństwa dają dodatkowo czadu mężczyznom, tak? Każdy mężczyzna, który żyje w małżeństwie, wie, że dzień czy miesiączko lepiej nie rozmawiać o trudnych tematach, bo wiadomo, że to się źle skończy, prawda? Lepiej to przełożyć na inny termin. Każda z was dziewczyn wie, jak się czuje dzień przed miesiączką. No? Wiecie, dlaczego żona dzień przed miesiączką gotuje zupę w 7 garnkach? Bo tak! I nie da się tego zrozumieć. Trzeba się nauczyć z tym żyć, panowie, a z czasem polubić. Uśmiechnąć się nad tym. A nie wściekać, że popatrz na mnie. Nie patrz na niego. Masz prawo być inna. I on ma prawo być inny. Jeżeli sobie pozwolimy być normalnymi, wtedy możemy być szczęśliwi w małżeństwie. Świat nam to zupełnie zamieszał. Oczywiście szczując kobiety przeciwko mężczyznom i w drugą stronę również. Kochani, czas lądować. Przyszedł facet, coś nagadał. Z jakiej racji macie mu wierzyć? To jest bardzo ważne pytanie. Z jakiej racji macie mu wierzyć? Są dwa podstawowe kryteria wiarygodności. Pierwsze, czy ten ktoś chce mojego dobra i słuchając wszystkich mówców zawsze patrzcie, czy on coś nie knuje. Czy on nie chce jakiegoś biznesu zrobić. Czy on chce mojego dobra, a drugie, czy jest kompetentny. Jeżeli tak, warto posłuchać. Zobaczcie przy okazji, że wasi rodzice, wszyscy bez wyjątku, nawet jak jesteście z nimi skłóceni, chcą waszego dobra.
mogą być niekompetentni, mogą się mylić. Źle oceniając wasz wiek, rozwój, możecie dyskutować. Ale spełniają wartość, to pierwsze kryterium. Od kilkudziesięciu lat słyszymy w Polsce, stwórzmy rządy kompetentnych. A ja dodaję oszustów. Jeżeli będzie kompetentny oszust, to nas kompetentnie oszuka. Pierwsze pytanie, czy on jest patriotą, czy on chce dobra tego kraju? A dopiero potem, czy jest kompetentny. Kompetencji się może nauczyć. Jeżeli jest zdrajcą, to rozprzeda majątek, zniszczy. To się stało przecież. To się stało na naszych, moich oczach, tak? Na waszych nie. Ale bardzo, bardzo niedawno temu. Więc pierwsze pytanie, czy chcę mojego dobra, a potem. I teraz popatrzcie na instrukcję obsługi. Mamy spisaną instrukcję obsługi. Czy producent chce, żeby to dobrze działało? No byłby idiotą, gdyby nie chciał. Bo na tym robi biznes. Więc na pewno w instrukcji obsługi nie ma sensu zamieszczania fałszywych. Bo to się nie opłaci. Poza tym producent zna to od najmniejszej śrubki, bo to wyprodukował. Wierzcie producentom w instrukcji obsługi. Nie szukajcie między wierszami jakichś podtekstów. W gazecie? Ostrożnie. Sprawdźcie, kto jest redaktorem naczelnym i jak jego życie przebiegało. To jest pierwsza rzecz, którą radzę sprawdzać. A potem dopiero słuchać wiadomości nawet sportowych. Tak więc wierzcie w instrukcję obsługi. No i tu was mam. Jesteśmy też przez kogoś wyprodukowani. I ten ktoś napisał instrukcję obsługi dla nas. Ta instrukcja jest jednozdaniowa. Będziesz miłował.